chcą karać za zdjęcie prezerwatywy USA, Kalifornia chce karać za stalking. To potajemne zdjęcie prezerwatywy. Szkody fizyczne i psychiczne u ofiar stalkingu trwają przez długi czas, między innymi. Taki argument sprawił, że Kalifornia jako pierwszy amerykański stan jest o krok od uznania stalkingu za karalny. Czyn ten polega na uprawianiu seksu z celowo uszkodzoną prezerwatywą lub całkiem bez niej, chociaż wcześniej zapewniło się partnera, że do stosunku dojdzie z użyciem środka antykoncepcyjnego. Uznania stalkingu, czyli zdjęcia prezerwatywy w tajemnicy przed partnerem lub jej celowego uszkodzenia, za karalne domagała się Christina Garcia, zasiadająca w Izbie Niższej Kalifornijskiego Parlamentu. Powoływała się na badania Uniwersytetu Yale z 2017 rok, które wykazały, że przypadków stalkingu jest coraz więcej nie tylko w relacjach damsko-męskich, ale i homoseksualnych. Pierwotnie Garcia chciała, by potajemne usuwanie prezerwatywy było przestępstwem, bo powoduje długoterminowe szkody psychiczne i fizyczne. Wtedy jednak analitycy, przyglądający się jej propozycji, podzielili się w opiniach. Jedni uznawali, że taki czyn już wtedy mógł być uznany za seksualne wykroczenie. W odpowiedzi na to inni eksperci zauważyli, iż organy ścigania rzadko zajmują się takimi zgłoszeniami, bo jak udowodnić, że sprawca działał celowo, a nie przypadkowo? Podaje USA Today. Stalking karalny w Kalifornii? Zniknęłyby niejasności ostatecznie projekt zmiany w prawie, jaki z parlamentu trafił do gubernatora Gavina Newsoma, ma pojawić się w kodeksie cywilnym. Jeśli wejdzie w życie, ofiara będzie mogła domagać się odszkodowania m.in. za straty moralne. Co prawda obecnie eksperci twierdzą, że po ich uchwaleniu znikną niejasności, jednak proponowane przepisy nadal mówią o słownej zgodzie na nieużywanie środka antykoncepcyjnego. Christina Garcia w specjalnym oświadczeniu wyliczyła, czemu zapobiegnie wprowadzenie karalności stalkingu. Chodzi m.in. o ukrócenie działalności grup internautów, którzy zachęcają do oszukiwania partnera seksualnego i dzielą się poradami, jak to zrobić. Z kolei środowisko dostawców usług seksualnych dodało, że otworzyłaby się furtka, by prostytutki pozywały nieuczciwych klientów. Wielka Brytania uznaje stalking za gwałt. Kalifornia byłaby pierwszym stanem USA, który sankcjonowałby stalking, zauważa The Washington Post. Dołączyłaby więc do Wielkiej Brytanii, która wprost uznaje je za gwałt. Wyroki skazujące za taki czyn zapadały jeszcze na przykład w Szwajcarii. To nie jedyna zmiana, jaką zamierza wprowadzić najludniejszy stan Ameryki. Tamtejszy Senat i Izba Wyższa zgodziła się, aby zgwałcenie współmałżonka było traktowane tak samo, jak zmuszenie do stosunku osoby, z którą nie jest się w zalegalizowanym związku. Zwolennicy takiego rozwiązania argumentowali, że rozróżnienie istnieje od zamierzchłych lat, kiedy od kobiety wymagano posłuszeństwa wobec mężczyzny.